Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o programie, teorii czy wręcz filozofii życiowej, która nazywa się Leader in Me, czyli lider we mnie. Chodzi w niej o kształtowanie postawy lidera od najmłodszych lat życia człowieka. Program ten, którego twórcą jest Stephen Covey, został początkowo zaprojektowany z myślą o dorosłych. Teoria ta z czasem została przystosowana do kształtowania liderów wśród młodzieży, a w następnej kolejności do wychowywania właśnie dzieci, i to dzieci w wieku szkoły podstawowej, a więc od przedszkola do około 10-11 roku życia. Program ten jest już dosyć popularny nie tylko w szkołach amerykańskich, ale również na całym świecie. Z tego co wiem, jest on również obecny w Polsce. Dwie szkoły w Warszawie wdrażają ten program w wychowanie swoich uczniów. Program ten opiera się na 7 filarach, takich zasadach, czy jak kto woli, nawykach. Dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego The 7 Habits to 7 nawyków. Z tym, że nawyk w tym kontekście ma znaczenie jak najbardziej pozytywne. Choć być może niektórym z nas może się kojarzyć raczej negatywnie, tutaj chodzi właśnie o wypracowanie 7 nawyków skutecznego działania, czy 7 przyzwyczajeń, które pomogą nam brać sprawy w swoje ręce i efektywnie realizować własne oraz wspólne cele. A oto te 7 zasad. Zasada numer 1, habit 1, be proactive. Bądź proaktywny. Biorę sprawy w swoje ręce, podejmuję inicjatywę, działanie. Nie czekam, aż inni zrobią to za mnie. Nie obwiniam też innych za moje życiowe niepowodzenia. Zasada numer 2, habit 2, begin with the end in mind. Zaczynaj z wizją końca. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby myśleć o celu swoich działań. Cele mogą być różne. Bardzo odległe w czasie albo bardzo bliskie. Najważniejsze jest jednak to, że po prostu są. Świadomość celu, na przykład w podróży, działa niewątpliwie bardzo motywująco. Podróż może być przecież długa, ale jasno określony cel i konkretna wizja tego celu są bardzo pomocne w przemierzaniu kolejnych etapów podróży. Zasada numer 3. Habit 3. Put first things first. Rób najpierw to, co najważniejsze. Ustalam swoje priorytety. Wiem, że te priorytety będą się z czasem zmieniały, będą ewoluowały. Skupiam się jednak na tym, co najważniejsze. Chodzi tu też o dobrą organizację pracy, planowanie oraz zwyczajne skupienie. Gospodarowanie czasem i energią są tutaj na pewno kluczowe. Zasada numer 4, habit 4, think win-win. Myśl w kategoriach wygrana, wygrana. W relacjach z ludźmi często konieczne są kompromisy. Chodzi o to, żeby skupić się na pozytywnym aspekcie kompromisu czy rozwiązania. Komunikujemy jasno i wyraźnie nasze priorytety, a w sytuacji kompromisu nie rezygnujemy z tych priorytetów i wartości. Zasada numer 5, habit 5, seek first to understand, then to be understood. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany. Czyli parafrazując, staram się słuchać ludzi, rozumieć ich często odmienny od mojego punkt widzenia. Jestem tolerancyjna i otwarta. Ale również w zamian za to oczekuję zrozumienia od innych. Zasada numer 6, habit 6, synergize. Synergia. Współpracuję z innymi ludźmi. Komunikuję moje potrzeby i oczekiwania względem nich. Wychodzę do ludzi i akceptuję ich różnice. Dostrzegam też ich mocne strony.
zdaję sobie sprawę z tego, że wspólnie możemy dużo więcej osiągnąć. I wreszcie zasada numer 7. Habit 7. Sharpen the saw. Ostrzenie piły. Zajmuję się sobą na poziomie indywidualnym oraz interpersonalnym, społecznym. Jak to robię? Regeneruję swoje siły. Wyjeżdżam na wakacje, odpoczywam. Spędzam czas z rodziną, z przyjaciółmi. Znajduję również czas wyłącznie dla siebie. Troszczę się o prywatną, osobistą warstwę życia, ale staram się zachować balans, równowagę między życiem osobistym i zawodowym. Nie ukrywam, że jest to moja ulubiona zasada z wszystkich 7 zasad skutecznego działania. Nasza społeczność szkolna dodała kolejną zasadę, zasada numer 8, habit 8, find your voice, czyli w moim wolnym tłumaczeniu znajdź sposób na wyrażanie siebie. Odpowiedz sobie na pytania. W czym jestem dobra, dobry? Czy chcę to rozwijać? Jak mogę to rozwijać i jak mogę dzielić się tym z innymi? Jak mogę być inspiracją dla innych? Reasumując, jak widzimy, zasady od 1 do 3 dotyczą działania na poziomie indywidualnym. Czyli bądź proaktywny, zaczynaj z wizją końca, rób najpierw to, co najważniejsze. Zasady od 4 do 6 dotyczą działania i myślenia na poziomie interpersonalnym, w relacji z innymi ludźmi. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana, staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany i synergia. Zasada numer 7, ostrzenie piły, mówi o regeneracji sił, o odpoczynku i odnowie, które odbywają się na 4 poziomach. Fizycznym, umysłowym, społecznym i duchowym. Po kilku latach używania tych zasad w pracy i w domu mogę śmiało powiedzieć, że ta teoria naprawdę działa i sprawdza się w praktyce. A 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey może być przydatna nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.